Zawsze. Happy, zamknij się, bo obudzisz mojego. Zostaw to moje. Myśu, zbieramy się szybko. Szybko. Buciki, plecak. Robcio. Lecimy do szkoły. Już jesteśmy z powrotem. Na szczęście udało się nie spóźnić, chociaż zawsze sobie obiecuję, że wyjdziemy wcześniej, żeby nie gnać, ale jakoś nigdy nie wychodzi. A tutaj jestem ja. Oficjalnie mam już pół roku. Jestem kawał chłopa. Powiedz mama. Mama. Jakiś dzisiaj jestem bardzo poważny z rana taki. Taki poważny jestem z rana. A teraz czas na kawkę. Mama ma kawkę w swoim ulubionym kubeczku, a Kajuś ma klej ryżowy. Czas na śniadanko, tak? Od wczoraj zaczęłam jeść klej ryżowy i my jemy taki, o tutaj już jest gotowy, ale wiecie co, z tego Optimila jest lepszy niż są takie kaszki mleczno-ryżowe, te polskie z bobowity czy z czegoś, ale one zawierają w sobie tyle cukru. O, jak mi się podoba, tak? Moja druga kaszka! Zaczynam już normalną dietę. Jak na ludzia przystało, nie? Od wczoraj mam już pół roku, całe 6 miesięcy. Młode odpadło. Także to jest czas mamusi, żeby zjadła śniadanko. Mi się tutaj właśnie pyrka moja jaglanka, czyli płatki jaglane na mleku roślinnym. Tutaj widzimy ziarenka chia oraz siemię lniane. I do tego będzie banan. Jaglanka nam dochodzi, a w tym czasie zrobimy swoją poranną pielęgnację, bo po śniadanku pójdziemy się malować. I słuchajcie, ja pamiętacie, pokazywałam Wam w open boxie tą wodę ze starej mydlarni. Bardzo fajna jest, super mi się sprawdza. To jest woda oczarowa i po prostu ona jest z pompką. I najpierw się cieszyłam, że to jest z pompką, bo no fajnie lubię kosmetyki z pompką, ale słuchajcie, no psikając na wacik, trzeba tego trochę sporo napsikać, żeby, zobacz jakie w ogóle jest zużycie już, trzeba sporo tego napsikać, więc ja po prostu psikam sobie to bezpośrednio na twarz i wklepuję tą wodę, bo to nie jest tonik, może być tonikiem, ale jest to po prostu woda taka, więc to sobie wklepuję w twarz. Następnie jedziemy z moim ukochanym Lelift. Kto jeszcze nie próbował, zapraszam Was do Douglasa po próbkę, jest naprawdę genialny. No i szybciutko pod oczy, żeby się wchłonęła topa. Słuchajcie, świetny jest ten krem, bardzo mi się spodobał, bardzo mi przypodobał się. Mimo, że jeszcze nie mam zbyt widocznych zmarszczek pod oczami, no ale czas o to zadbać, żeby nie były większe. No właśnie, to jest krem, jak widzimy, przeciw pierwszym zmarszczkom, 30+. Tubka jest aluminiowa, taka jak apteczna, właśnie po to, nie zawiera w sobie powietrza, właśnie po to, by nie wchodziły nam tam żadne bakterie, nie zasysało tak, wiecie, do środka. No, także myślę, że to wyląduje na pewno w moich ulubieńcach. Dobra, to ja szybko się wymaziam, lecę jeść. Tak wygląda moja jaglanka, mały jeszcze śpi, dlatego tak cicho mówię. Czy ty zawsze musisz? Zawsze. Happy. Zamknij się, bo obudzisz mało. Zostaw to moje. Ja lecę jeść i sprawdzić, co tam w polityce. Zobaczcie, mamy troszeczkę słoneczka. Ale jaka chmurzyska. I muszę iść podwiązać różę, bo tak wiało, że mi róża odpadła od tego białego tam. Dobra, lecę jeść, bo mało się obudzi i nie ci. Zjedę. Halo! Gdzie ja jestem? Halo! Halo, i się obudziła mama, ledwo zdążyła zjeść. Trzeba było się streszczać, nie? Trzeba było się streszczać, a nie gadać głupoty.
No, także teraz na mnie pora, ja będę jadł. Tak, teraz ja będę jadł, a potem idziemy się wymaziać, tak? Wymywać, ja tę mamię wymazać? No, ciocia Polunia, wziąłeś tam. No, to teraz czas na Kaja. Tak? Czas na żarełko? Ale będzie uczta! O rany, Julek! Ej, dobra, słuchajcie, teraz będziemy się maziać. Nie patrzcie na moje wielkie sińce pod oczami. Maciakra. Słuchajcie, chciałam wam coś pokazać. Całe życie wierna pędzlom, wierna Zoewie, posiadająca cały wielki kosz pędzli, postanowiłam, nie mam po prostu teraz czasu, wiadomo, jest maluszek, jest tyle rzeczy do roboty i nie mam czasu na żadne pędzle. Więc przeszłam na łapki i teraz robię wszystko łapkami. Tutaj mam, słuchajcie, z Helenki Rubinstein, Spektakular. To jest obecnie mój najlepszy, to jest w kolorze 22 aprikos. To są w ogóle tylko dwa kolory oni wypuścili. Jest dla mnie przenajlepszy. Wkładam sobie jedną pompeczkę, to jest w takim właśnie kolorku. On się wydaje ciemny, ale na buzi jest rewelacja. I słuchajcie, i ja sobie od razu wsmarowuję, bo on szybko zastyga na buzi. Także to jest mój sposób na ten podkład, bo wcześniej robiłam go normalnie kropeczkami. I w momencie, jak chciałam już rozsmarować, to już było takie gluty zastygnięte. Ale powiem wam tak, podkład jest rewelacyjny. Jak widzieliście na początku, tutaj miałam takie zaczerwienienia mam na policzkach. A ten podkład, słuchajcie, taką jedną pompeczką przepięknie wszystko kryje. I jest buzia jak po nałożeniu takiego dobrego kremu. Nie dość, że ładnie pachnie, to jeszcze jest taka aksamitna, gładka, a podkładu w ogóle, teraz patrzę w lusterku, w ogóle nie widać na buzi, no jakby nic nie było. Dołożę sobie jeszcze tak pół pompeczki na te moje zaczerwienienia. Od razu tak sobie wklepię w mordkę. I słuchajcie, no najlepszy podkład ever. Także bardzo polecam, jeżeli chcecie zainwestować w fajny, dobry podkład, który będzie równocześnie pielęgnował waszą buzię i będzie niewidoczny. Uważam, że to jest idealny podkład na lato, bo po prostu nie mamy machy, no po prostu ja się nie mogę na niego napatrzeć. Jest przegenialny. Dobra, ja nie o tym. Słuchajcie, chciałam wam pokazać mój sposób, to już jest moje drugie opakowanie. Tutaj mam, nie, tu mam zużyte, tu mam drugie opakowanie. Kamuflażu z Catrice. On jest dosyć gęsty i świetnie kryje, szybko zastyga. I słuchajcie, no, i słuchajcie, ja na początku jak go kupiłam, bo kupiłam go oczywiście przez wszelkie rekomendacje internetowe, napatrzyłam się na niego u jednej, u drugiej, u trzeciej, no i postanowiłam sobie go też zakupić. I jakie to było moje rozczarowanie, kiedy go sobie nałożyłam, a on mi tak pięknie wszystkie zmarszczki mimiczne wniknął, po prostu idealnie. I mówię, no chwila, no tak go wszyscy polecają. Potem przeczytałam na nim, że należy poczekać troszeczkę, żeby on zastygł. Więc opracowałam sobie na niego swój własny sposób. Nie wiem, czy ktoś tak jeszcze robi, ale to jest mój sposób, który idealnie działa, idealnie mi się sprawdza i dlatego pokochałam ten korektor nad życie. Także pokażę wam mój magiczny sposób na ten korektor. Tak! Nakładam sobie korektor pod oczy. Na moje cienie. I tutaj przy nosie, żeby też rozświetlić nie jakąś taką grubą warstwę, tylko tak po prostu, widzicie, tym jednym namoczeniem sobie tak jadę i jadę sobie tak w dół na te właśnie moje zaczerwienione policzki i robię sobie z tego, cały czas tej ilości, co mam, nie dobieram, robię sobie taki trójkąt. Maznę sobie ze dwie kreseczki tutaj, przez środek nosa i tutaj na brodzie i na łuku kupidyna. I słuchajcie, i teraz odkładam sobie korektor, zostawiam go w taki sposób, jaki jest i zostawiam teraz ten korektor, żeby sobie wnikł w
znikł, wsiąkł, zastygł, jak kto woli, na skórze. I w tym czasie zabieram się za malowanie reszty, czyli biorę swoją Anastazję, swój skośny pędzelek z oliwy i robię sobie brwi. Jeszcze tylko dodam, że ten pokazuje sposób na ten korektor specjalnie dla świetnej dziewczyny. Po prostu ona, jak na nią patrzy, to mi się buzia od razu śmieje. Jest tak przesympatyczną kobietką, ma taki, taki sposób bycia, że po prostu od razu chce się z nią zaprzyjaźnić. Także jeżeli jeszcze nie znacie Anny Marty Wity, oczywiście zapraszam, lećcie sprawdzić jej kanał. Ona nadaje z Włoch i jest no po prostu tak ciepłą, sympatyczną i radosną kobietką, że naprawdę super się ogląda. Także jeżeli jeszcze tam, jeszcze was tam nie ma, to lećcie koniecznie sprawdzić. I właśnie ona zakupiła ten korektor i pokazuje jej mój sposób na to, żeby nie wlazł w te wszystkie zmarszczki mimiczne. Zrobię sobie brewki. Brewki mam zrobione permanentnie, ale że półtora roku temu, bo wciąż nie mogłam sobie ich uzupełnić, to poprawiam sobie je właśnie pomadą z Anastazji, żeby wyglądały jak ludzie. Wrócę do was już, jak zrobię brwi. Obrysowałam brwi, bo właściwie to je tylko muszę po tych konturach, co mam przeciągnąć, żeby, bo one mi po prostu już się zrobiły, kolor się zrobił taki niebieskawy, ten czarny się wypłukał, więc przeleciałam szybko brwi. Jak już powiedziałam wam, zrezygnowałam z pędzli. Tak samo robię z oczami. Biorę sobie po prostu paletkę, to jest Zoiwa, i sobie paluszkiem nakładam najpierw jasny cień. Oczywiście korektor dalej mi wsycha i zastyga. Nakładam sobie jasny cień do podbicia kolorów innych cieni, czyli wyrównuję kolory powieki. Następnie biorę taki kolorek srebrny, tutaj nie widać kolorów, więc nie będę wam tam zawracać gitary pokazywanie, ale taki bardzo srebrny, satynowy cień nakładam tutaj w kącik, żeby rozświetlić spojrzenie. Oczywiście wszystko paluszkiem. I to jednym paluszkiem. No, tutaj przyciągam, żeby to się pomieszało. Teraz biorę sobie, tutaj taki jest kolorek, on się nazywa Homemade i bardzo mi się podoba, to jest taki delikatny, brzoskwiniowy kolor. Nakładam go na środek powieki. On jest taki też troszeczkę błyszczący. To już innym paluszkiem, żeby mi ten jasny nie przeszedł. Następnie biorę taki siwy kolorek, on jest takimi drobinkami i nakładam go tu na koniec powieki, czy jak to tam się nazywa? No koniec powieki. No tutaj pod załamanie. I tak sobie go wklepuję, troszeczkę tak wyżej przeciągam. Oczywiście wszystko paluchem, bo potem mi się nie chce tych pędzli wszystkich myć, suszyć i cudować. Teraz czystym palcem przeciągam wszystko w jedną stronę, żeby to się razem zblendowało. Wszystko razem. Tutaj troszeczkę dodam jeszcze tego siwego. I słuchajcie, jedynym pędzlem, jaki używam, to będzie pędzel na dolną powiekę i jest to pędzel z Zoiwy 240 i nim, to już muszę zmienić paletkę, bo tutaj nie ma takiego ciemnego, więc biorę kolejną paletkę z Zoiwy i biorę taką ciemną zieleń. Nakładam sobie cień, żeby zaznaczyć dolną linię rzęs i przeciągam to na tutaj u góry na końcówkę powieki, żeby to tworzyło jakąś całość i rozciągam tak, jakbym chciała zrobić sobie jaskółkę od kreski. Hop, hop, hop i tutaj właśnie dolną powiekę. To jest w sumie jedyny, prawie jedyny, bo jeszcze przejdziemy później do róży, pędzel, który używam do makijażu oka. No i dobra, i teraz słuchajcie, przez Anię fokusowaną powróciłam z powrotem do swojego Golden Rose cienia takiego, takiej folijki z Makeup Revolution
i nabieram go troszeczkę na palec i po prostu tak troszeczkę wklepuję na sam środek tutaj, żeby nadać takiego fajnego blasku. Oczywiście to się nie świeci jak psu jajca. Jest takie jakby efekt takiej tafli, takiego mokrego czegoś, takiej, no fajny efekt, no taki złotawo pobłyskuje. No i dobra. No i słuchajcie, dalej mam chusteczkę taką mokrą, dopupną, dopupną oczywiście dziecięcą, nie moją. Wycieram paluchy z tych wszystkich cieni, przecieram pędzelek i na tym by się kończyło całe jego mycie. Co robię? I rozciągam ten swój korektor, w sensie rozciągam, że go tak doklepuję. Doklepuję go sobie do buźki. Jakby tak wcieram, wycieram, no nie wiem jak mam to nazwać, jak mam to wytłumaczyć, no widzicie co robię z nim. I tu przy okazji wyrównuję, gdzie mi cień poszedł za nisko. I już słuchajcie, korektor jest nałożony. Znaczy nałożony, on już mi wsiąkł w buzię i super zastygł i jest rewelacja. Ja go nakładałam w taki sposób, że nakładałam i od razu wklepywałam, to gdzieś jakoś ten nadmiar mi się zbierał właśnie w tych zmarszczkach mimicznych wkoło oczu i to nie wyglądało fajnie i potem mi się też ważył jakoś, nie wiem, ten sposób najlepiej na mnie działa, na mojej buzi i na ten korektor. Może również i Wam się spodoba taki sposób nakładania korektora i przyniesie Wam takie fajne rezultaty jak i mi. Także polecam bardzo korektor, polecam taki sposób nakładania i co? I polecam Wam zajrzeć do Anny Marty. Link oczywiście będzie na dole. Także zapraszam Was serdecznie, to jest moje ostatnie odkrycie YouTube'owe. Teraz machnę sobie tylko kreskę, oczywiście moim tym linerem, o którym mówiłam już nieraz, Artist of Makeup, czyli taki liner w pisaku a la pióro. No i pojadę sobie rzęsy tym tuszem z L'Oreala Miss Hippie. Powiem Wam, tak jak Wam mówiłam wcześniej, on ma taką właśnie szczoteczkę, jaką ja bardzo lubię, czyli taką dużą, rozłożystą, ale powiem Wam tak, tak się nad nim zachwalałam, że on bardzo mi przypomina Marka Jacobsa, bo to prawda, efekt ma bardzo podobny do Marka Jacobsa, przepięknie maluje moje rzęsy, przepięknie je pogrubia i w ogóle wyglądają mega, tylko słuchajcie, ja go niedawno kupiłam, a zobaczcie, on już jest praktycznie suchy, na nim już w ogóle nie ma tuszu, ja miałam go może miesiąc. Także mi się to nie podoba, że mi tak bardzo szybko wysepł. Dobra, to ja teraz dokończę oczy i za chwilę do Was wrócę. Makijaż oka wygląda tak, jest on dosyć jasny, rozświetla spojrzenie, super błyszczy ta folia z Make Up Revolution. Tak właśnie wygląda makijaż wykonany za pomocą wyłącznie paluszków. Na usta nakładam kredkę z NYXa i to jest, tutaj macie nazwę, ja jej przeczytać nie potrafię. Jest to zamiennik odcienia z Maka, jakiego nie pamiętam, ale bardzo ładnie wygląda na ustach. Kredka nałożona i teraz mój faworyt ostatniego czasu. Inglot HD, matowa szminka w kolorze 16. Która prezentuje się tak. Powiem Wam, że pomadka się rewelacyjnie trzyma, długo się utrzymuje. Nie wrzyna się tak, że podkreśla każdą skórkę, każde te wgłębienie w ustach. Super ładnie się zjada, w sensie, że nie schodzi takimi jakimiś płatami, czy odpada jak niektóre matowe szminki. Ona po prostu tak delikatnie, delikatnie, delikatnie coraz bardziej zanika. Kolor uważam, że jest świetny, bo jest taki naprawdę na co dzień i też może być na imprezę. Jest bardzo naturalny, a jednak widać, że coś na tych ustach jest.
puder sypki mam przesypany do takiej ślicznej szkatułeczki. Jest to puder Ben Eye w kolorze banana i wciskam. Wciskam go w twarz takimi pukającymi, że tak powiem, ruchami. Nie za dużo. Tak tylko, żeby utrwalił korektor. Następnie, słuchajcie, moje odkrycie, moje cudeńko, jest to róż, proszę bardzo, jak on ładnie odbija, widzimy jak stoi kamera, jest tutaj biała szafka, jest tutaj pudełeczko z gumkami, jest tu bronzer Hola, jest tu puder z L'Oreala, jest tu jedna szufladka i jest kamera. Prawda, że pięknie? Dobra, nieważne, puder z Hourglass, puder. Ja gadam, róż z Hourglass, który wygląda tak. Kolorek jest bardzo brzoskwiniowy, jest delikatny. Ja generalnie nie używam róży ze względu właśnie na te moje zaróżowione policzki, ale on sprawuje się super, bo tak fajnie rozświetla. Pukam sobie go troszeczkę, wszystko dzisiaj pukam. Uśmiecham się bardzo szeroko i te tutaj miejsca, jabłuszka sobie jadę. Słuchajcie, fajną rzeczą jest w tych różach, że nie znajdziecie dwóch takich samych. Mieszanka jest zawsze inna i no nigdy nie wiadomo jaka nam się trafi. Kolor jest nienachalny, zobaczcie, tu wam zrobię takiego swatcha. Kolor jest bardzo delikatny, praktycznie niewidoczny na skórze. Czyli nie zrobimy sobie nim krzywdy, a jednocześnie na policzkach, słuchajcie, dodaje takiego, wiecie, nie ma go, a jest. Także jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba. No i teraz planuję zakupić jego siostrę i brata, bo bronzer z tej serii i puder wykańczający makijaż. Teraz zrobimy sobie bronzerkiem, mam tutaj paletkę z Anastazji Beverly Hills. Zobaczcie, jak pięknie zjechałam opakowanie. Do bronzera mam pędzelek też z Zoiwy, taki skośny, no tak prosto ścięty. Nabieram bronzera, wciągam się i konturuję kości policzkowe. I to by było wszystko. W sumie to zajęło nam to trochę czasu. Robiąc to sama na przykład na co dzień zajmuje mi to dosłownie 5-10 minut, bo tak jak mówię, biorę sobie podkład, wklepuję, nakładam sobie rozświetlacz, zostawiam, szybciutko sobie poprawiam brwi, paluszkiem sobie cienie robię, kreseczka, tusz, konturówka, pomadka, róż i bronzer. Jeżeli mam ochotę, dodaję sobie tego rozświetlacza, który już wam pokazywałam wcześniej. To jest rozświetlacz z Lasza, który również ma przepiękny kolor. Jak już wymaziałam go, to sobie chociaż nałożę na facjatę. On przepięknie się mieni. Cyk, cyk, cyk. Dobrze, że on jest właśnie w takim kremie, to nie trzeba się znowu bawić w żadne pędzle ani nic. I tak wygląda właśnie moje Get Ready With Me, mój makijaż codzienny, mój makijaż szybki, który zajmuje mi chwilę, który wykonuję wyłącznie, praktycznie wyłącznie dłońmi, bo wiadomo, no już konturować twarzy dłońmi można, ale nie będę. No, także słuchajcie, ja jeszcze tak tylko wam powiem szybciutko, że wracam do vlogowania. Vlogi będą się pojawiać teraz częściej, właśnie ze względu, że już uporałam się z pewnymi sprawami związanymi ze szkołą. Egzaminy są pozdawane, jeszcze został tylko jeden, więc szkoła już będzie zaliczona, mam nadzieję. Trzymajcie kciuki, póki co wszystko idzie jak najlepiej. No i trochę będzie więcej czasu, więc wtedy będzie można troszeczkę powlogować. Mam nadzieję, że nie zabiłam was długością tego vloga, nie zanudziłam was moim makijażem. Jak wiecie, u mnie się bardzo rzadko pojawiają makijażowe filmiki. Zdechła mi bateria, także wracam, jesteście na kablu, a wracam, żeby się z wami pożegnać, bo nienawidzę zostawiać filmów
bez pożegnania i nie wiem, na czym mi urwało, ale mówiłam o tym, że no u mnie na kanale nie ma zbyt dużo filmików makijażowych, bo uważam, że jeżeli chcecie pooglądać fajne makijaże, to zajrzyjcie do Siarki, zajrzyjcie do Katosu czy Maksyneczki, one się na tym znają. Ja Wam prezentuję tylko makijaż, który robię ja sama, którego się nauczyłam metodą własnych prób i błędów, który sprawdza się na mojej buzi, co nie znaczy, że musi się sprawdzać na waszej, bądź też nie znaczy, że jest to jakiś profesjonalny sposób. Po prostu pokazuję wam, co ja robię i możecie spróbować, może wam się też sprawdzi, może nie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no właśnie, to miał być vlog, no ale że mój makijaż zajął tyle czasu, więc skończy się na Get Ready With Me mini vlog. A na następnego vloga, a już zaraz za chwilę pojawi się normalny vlog i pogadam do Was, co tam u mnie, bo dawno żeśmy się nie widzieli, dawno żeśmy nie rozmawiali, także kolejne vlogi nadchodzą. I co, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, oczywiście proszę o łapki w górę, bo sprawiają mi one ogromną radość i dodają mi skrzydełek. Oczywiście zapraszam Was również do subskrypcji i komentowania, bo oczywiście lubię z Wami rozmawiać. I co? I to by było na tyle, żeby nie trwało to rok. I żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, pa pa! Kot też się żegna. Happy! Zbuju. Pokaż się zbuju. Też się żegnam. No. No. Dobra, idę już, tym razem na pewno. Buziaki, pa pa.